dochodzę do takiego specyficznego miejsca, w którym no zarzuciłem filmowanie, jak koronę gór Polski robiłem. Jeden odcinek z Łysicy, drugi miał być z Lubomira, ale no niestety po prostu było ciemno, zimno i zupełnie jakby nie miałem motywacji, żeby to filmować. 3,5 roku temu to było. No, ale teraz nadrabiam. Właśnie będę zaraz od razu już podchodził pod ten zamek, ruiny. No i kieruję się ku Lubomirowi dzisiaj i Łysinie, bo to są takie dwa główne cele. No, tutaj początek jest taki, o, wiewióreczkę widzę, ale nie wiem, czy mi się ją uda złapać. No, coś tam słabo, ale jest wiewióreńka kochana. Mamy 29 sierpnia i o 6.50 wyruszyłem z Myślenic, ulicy Zamkowej. Plan pierwotnie był zupełnie inny, ponieważ miałem iść czerwonym szlakiem aż do Babicy i później skręcić w niebieski, ten co to idzie z Brzeźnicy do Kacwina, ale do Jordanowa dojść no to 35 km. Trochę, kurczę, na to wczorajsze zmęczenie za dużo by to było. Plus później jeszcze dojazd z Jordanowa. No i jeszcze nie ukrywam, dojście w to samo miejsce na czerwonym szlaku co wczoraj, więc trochę dwa dni z rzędu to samo to kiepsko. No i później jeszcze te 4 km, co tam przeszedłem. Więc zmodyfikowałem to i na coś bardziej logistycznie przystępnego, czyli Lubomir i Łysina dzisiaj. No bo na Zamkowej przy szlaku mam nocleg, więc po prostu no idealnie to się wpasowało i mogę iść. Pierwszym celem jest Uklejna, potem jest Działek, później do Kudłaczy, Łysina, Lubomir i później z powrotem, ale nie w całości czerwonym szlakiem, albo nawet nie przede wszystkim czerwonym, tylko będę tam próbował sobie odbić chyba na kamiennik tam północny, południowy czy oba, a potem jeżeli będzie jeszcze energia, to przeciąć czerwony szlak jeszcze raz i na Chełm jeszcze podążyć. Wtedy się zrobi 30 km trasy. Zobaczymy, jak będzie ze zmęczeniem. Mogę sobie na kilka sposobów tę dzisiejszą drogę modyfikować. Na początek podejścia na Uklejno, czy Uklejne, nieprzeciętny, jak widać po moim czole. No to jest właśnie charakterystyczne u mnie. Jeżeli na początek jest ostre podejście, to po prostu ja się pocę straszliwie zawsze. Później w ciągu dnia już jest inaczej. Ale taki właśnie z takiego bezruchu. No początek jest mega konkretny, tutaj na Łysinę jest prawie 400
na Uklejnej jest prawie 400 metrów podejścia, to może jest 350. Także masakrycznie. Chwila odpoczynku, aż mi kapie na plecak. No i lecę dalej, bo jeszcze tak 800 metrów takiego dość wymagającego podejścia. Później się troszeczkę powinno wypłaszczyć. No i jest Uklejna. Ależ to było podejście. Naprawdę. Cały jestem mokry. Jest Uklejna z krzyżem. Tam jest jakiś napis jeszcze. Gdzieś powinien być. Którego nie pamiętam. Był jakiś chyba. Dobra, chwila odpoczynku. W ogóle to zaskoczony byłem swego czasu kiedyś, jak ktoś mnie poprawił w internecie, bo napisałem na Uklejnej, a się mówi na Uklejnie. No i kolejna, że tak powiem, nazwa do słownika nietypowych odmian po Włoszczowie, Niegowie i tak dalej. A dla odmiany pokrzywna, pokrzywnej. No, także było to zaskakujące, ale teraz już pamiętam, że Uklejnie. Lata tu tego robactwa straszliwie dużo, więc może ja pójdę, bo jak idę, to nie oblatują muchy, po prostu cholerne muchy. No, po tym wdrapaniu się na Uklejnę, to teraz jakieś 4 km względnego spokoju. Tam do działka i za działkiem trochę schodzenia, jakieś leciutkie podejścia, no i potem dopiero po tych 4 kilometrach z kawałkiem rozpocznie się kolejne podejście na kudłacze, ale już myślę, że to co, o tu jest właśnie, proszę, akurat informacja, zrobię zdjęcie. Natomiast no, to co najtrudniejsze na ten moment chyba już za mną, czyli właśnie na to Uklejną podejście. Uklejne. W zależności później od tego jaka będzie forma i co zadecyduje, to po kamienniku zejście do Poręby byłoby. Tu takie cały czas coś ciekawego. Wiata grillowa. No i jak do tej Poręby, zdaje się to się Poręba nazywa, z powrotem wejście na chyba działek właśnie, czy okolice działka, no to tam będzie konkretne podejście znowu, bo tak naprawdę trzeba będzie z powrotem na to pasmo wrócić. No, ale to tak jak mówię, zobaczę jak będzie na Lubomirze, jak będzie później, jak dojdę do skrzyżowania szlaków, czy zdecyduję się na ten kamiennik. Ale na razie, tak jak mówię, to co najtrudniejsze za mną, choć nogi czują, nie powiem, jeszcze w połączeniu z wczorajszą wędrówką, Achillesy i łydy, no to trzeba ten organizm, tak jak mówiłem, rozruszać trochę. To jest tak, że przez jakiś czas nic nie robienia, no to on się może po prostu tak nieźle zastać. No i zaraz mi się odsłoni. Już go widzę za drzewkami, ten kamiennik, który no zimą na mnie zrobił naprawdę duże wrażenie swego czasu. I myślałem, że on jest gdzieś tak dalej w sumie. A tutaj można go połączyć z tym Lubomirem. Cholewcie, jakaś mućka na środku drogi. Muszę obok przejść. Kroweł.
Śliwnik. I taka górka to jest. Taki szczycik malutki po drodze. A za chwilkę już będzie niedługo działek. A no właśnie. Jeżeli na pewno tutaj dojdę, ale tu będę decydował, czy idę przez Chełm i idę tamtędy do Myślenic Zarabia. No chyba tak, bo tutaj jest 2:15, a z powrotem jakbym miał iść przez tę Ukleiną, to niby 2 godziny jest. Więc nie ma co wracać tą samą trasą. Tutaj w drugą stronę będę się kierował z Kamiennika, jeżeli pójdę zielonym szlakiem. A do Kudłaczy godzina 30, do Łysiny 2:30. No nie, nie, mam nadzieję, że będzie to krócej. Aż tak długo nie mam zamiaru tam iść, szczerze mówiąc. No to wspomniane Kamienniki. A tam z tyłu majaczy Łysina. Działek 600 metrów, czyli skrzyżowanie szlaków. Za chwilę już podejście pod Kudłacze. No i prawdopodobnie tutaj się znajdę, na pewno tutaj się znajdę z jakiegoś powodu. Albo z czerwonego szlaku z powrotem, albo z zielonego z Kamiennika. No ale to za parę godzin dylematy. Na razie w kierunku schroniska. Idę tym tutaj asfaltowym odcinkiem, jak się idzie na Lubomir. Przysiółek jakiś, samochody tu dojeżdżają, ludzie mieszkają. Zapowiadano gdzieś tam, już nie mówię o całym weekendzie, że kiepska pogoda ma być, ale nawet jak już było wiadomo, że piątek ma być fajny, to w sobotę gdzieś tam przewijały się takie prognozy z deszczem. A tu proszę, znowu pogoda jest kapitalna. A najlepsze jest to, że na ten moment nie ma takiego upału. Jest po prostu ciepło z takim wietrzykiem. Patrzę sobie tam i chyba widzę, to jest Luboń. No i oczywiście Szczebel obok, bo Luboń ze Szczeblem po prostu idą w parze. Jak wiadomo, dwie siostrzane górki z przełęczą Glisne między nimi. I tam się kończy mały szlak Beskidzki. Robi się taki zawijas przez Kasinę Wielką. No a później się dochodzi właśnie do Lubonia. No i dochodzę do schroniska Kudłacze. Nawet to z działka fragment jakoś szybko i bezboleśnie przebiegł. Więc tutaj chwila odpoczynku tylko. No i już na Łysinę i Lubomir, czyli te dwa główne cele dzisiejszego dnia. Postój na Kudłaczach. Jednak gastronomiczny, stwierdziłem, naleśniki sobie zjem z dżemem. Jakieś pół godzinki postoju w schronisku. Zjadłem naleśniki z dżemem, bitą śmietaną i miodem. Pyszne. No, zaskoczyło mnie trochę, bo szczerze mówiąc, jakoś tak wydawało mi się, że od Kudłaczy do Lubomira to jest tak może ze 2 kilometry. A tu się okazało, że
3,5. Nie wiem, jak ja to zapamiętałem. Kurczę, wydawało mi się, że to jest tak naprawdę blisko. No ale nie ma co gadać. Już aż tak dużego podejścia nie będzie. Tam kawałek na łysinę najpierw, później już się wypłaszczy. No, większość tego podchodzenia to ja po prostu już zrobiłem dzisiaj. To znaczy w sensie więcej niż połowę, a na dystansie 9 km. A teraz mniej podchodzenia na dystansie 21 praktycznie, więc to co najtrudniejsze w tym podchodzeniu, rzeczywiście to najgorsze to było na tę Ukleinę. To było sumarycznie gdzieś tam, może nie sumarycznie, tylko składnikowo najwięcej procentowo. No dobra, idę i teraz będzie się liczył bardziej już właśnie dystans niż przewyższenie. Na czym on wisi, to ja nie mam pojęcia. Był to na wysokości kolan, teraz się podnosi. No na tym drzewku niby. No już praktycznie dochodzę do łysiny. Za chwilę będzie ten wierzchołek. Znowu się zwiększyła liczba owadów i much tutaj latających. Masakra po prostu to jest, bo jak się człowiek zatrzyma, to wtedy oblatują i trzeba iść. Łysina, później rzut beretem do Lubomira. No i będą te dwa szczyty zaliczone. I odbicie ze szlaku na wierzchołek Łysiny. Tuż obok. Więc idę na ten szczyt. Rzeczywiście trochę w porównaniu do tych drzew tak wyróżnia się taką łysością. Tam nawet jest coś jeszcze, karteczka jakaś, znacznik. Jest karteczka, myślałem, że pusta, a tak wyblakła już, ledwo widać takim żółtym napisane. No dobra, łysina zaliczona. Lubomir. Czy jest pieczęteczka? W jakim stanie? A, nie będę otwierał. W każdym razie wszystko jest na miejscu. Także Lubomir 904 metry. Według Korony Gór Polski najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. No właśnie, a przejęzyczenie oczywiście słuszne. Beskid Wyspowy. Ludzi sporo. Chwila odpoczynku. Motorium na Lubomirze. W zasadzie jak sobie przypominam teraz, to byłem tutaj dwukrotnie w jakichś w ogóle dziwnych godzinach. Raz chyba o 5 rano, czy tam 6. Czy przed 6, to jak szedłem tutaj z tej kaczmy, która jest poniżej, to był początek drugiego dnia MSB wtedy,
A sobie tu przycupnę. A pierwszy raz przy Koronie Gór Polski, no to też wystartowałem po nocy jeszcze z Myślenic. I tutaj byłem, no może nie była to jakaś kuriozalna godzina, ale pewnie koło 9, 10. No, w każdym razie jest obserwatorium, jest czerwony szlak. Chwilę odpoczynku, za chwilę wracam do Łysiny i już będę się ku kamiennikom kierował. Tak, to jest tutaj na wierzchołku. A, sprawdziłem sobie. Wszystko gra. I taka kładka śmieszna. Zupełnie nie wiadomo po co, ale jest. No, do Łysiny dochodzę. Tu po raz drugi. I za chwilę będzie już to odbicie w prawo, czyli w kierunku północnym. No i już żółtym szlakiem obniżam wysokość dość wyraźnie ku przełęczy jakiej? Suchej? Czy jakoś tak? Żeby po chwili już na ten kamiennik pierwszy, później północny albo odwrotnie. No kurczę, nie znam zupełnie tego rejonu. Dmucham, bo mi cały czas na palce mucha siada. I tak trochę operuję na ślepo. Najważniejsze, że wiem, gdzie mam iść. Żółty szlak, później zielony się zawija i wchodzi z powrotem na działek. Więc to jest najważniejsze. No, czyli ta główna część tej wycieczki merytorycznie, czyli Łysina i Lubomir już za mną. No a żeby uniknąć po prostu, no chyba jednak frustrującego i takiego, myślę, nielubianego przez większość turystów motywu, czyli wracania tą samą trasą i to jeszcze tutaj w tym przypadku jakieś 13-14 km. No nie, jak na myśl, że ja miałbym tym czerwonym szlakiem tam wracać do tych Myślenic, tak jak przyszedłem, to po prostu no słabo się robi. Więc nawet kosztem tego, że ta wycieczka się wydłużyła o kilka dobrych kilometrów, to stwierdziłem, że nie będę wracał tamtędy. Tylko też poznam tutaj okoliczne szlaki, bo to też o to w tym wszystkim chodzi. No, jak robiłem sobie w czasie pandemii na mapie turystycznej sieć szlaków, na których byłem, no to później przez to, że mam właśnie taki często taką chęć, żeby iść szlakiem gdzieś mało popularnym, mało uczęszczanym i takim właśnie, na którym mnie nie było, więc to też praktykuję. No i później jak zrobiłem sobie tę sieć, oczywiście najbardziej z Beskidu Śląskiego czy Beskidu Żywieckiego, to naprawdę to wtedy imponująco wygląda, bo można sobie zdać sprawę, że naprawdę się ma przechodzone te góry, a nie tymi takimi najbardziej popularnymi, podstawowymi traktami. Więc robię to właśnie też dzisiaj, no bo tak naprawdę, no kto tu chodzi po tych kamiennikach? Takie sobie pytanie zadaję. Na Lubomirze, w tym odcinku od Kudłaczy, ale też przed Kudłaczami, no sporo ludzi, jak na właśnie końcówka wakacji, weekend. A ciekaw jestem, jak to będzie właśnie tutaj w tym odbiciu, bo to czasami ci ludzie znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W momencie tylko, kiedy się odbije na jakiś mniej popularny szlak. Tam pomiędzy drzew wyglądało to bardziej, że tak powiem, przerażająco. Ale jak tu zszedłem na dół, no to powiedzmy przyzwoicie całkiem. Zszedłem do tej przełęczy. No i tutaj widać, że jacyś turyści idą. Ktoś tam zjeżdża z góry. Stromizna będzie krótko. Acz wygląda na to, że dość treściwie.
jest kamiennik południowy, 827 metrów i zaskakująco szybko, sprawnie i dobrze poszło mi wejście na niego z tej przełęczy. No, także tak to jest na tym kamienniku, na tej górze efektownie się prezentującej tam, jak się idzie do kudłaczy. Masa kamieni, jest tabliczka. No i tak to jest na tym szczycie. Jest kamiennik północny. Jakoś tak. Nie wiem, czy tam, gdzie ten słupek jest, to jest zaznaczenie, ale tak. Niewybitne teraz. Pierwszy był wybitniejszy. Więc za chwilę już schodzenie do poręby. Tego jest nazwa kamiennik. Takie tutaj formacje występują. I tu też jest jakieś wypiętrzenie, więc może i to jest północny. No, ale tak. Jest tych kamoli trochę tutaj. Już schodzę do poręby. Tu śliwnik i uklejna, a gdzieś tam działek. Kurczę, ja na ten śliwnik muszę wejść niby. No trochę wysoki, kurczę, się wydaje. Chyba że to jest śliwnik, a tamto uklejna. Też jest taka opcja. No to by było już lepsze, szczerze mówiąc. No może tak być, że tamto to jest uklejna z tyłu, a to jest śliwnik. No zobaczymy, zobaczymy. Odległości wydają się większe niż mam wrażenie, że pokonywałem. Tam jeszcze byłem całkiem niedawno. A tu proszę. Już prawie jestem. Jestem z powrotem na moim szlaku beskidzkim. Ale to było... Poszło szybko, fajnie, żwawo. Ale kurde, się tak spociłem. Masakrycznie. No dobra. To było ostatnie duże podchodzenie dzisiejszego dnia. Ojej. Aż mi pod do oczu spływa. No to co? Czas na ostatni akord tej wędrówki. Choć troszeczkę długawy, bo 7,5-kilometrowy. Ale tak, ostatni akord to jest, bo właśnie minąłem śliwnik i zielonym szlakiem, cały czas poruszając się, mimo że byłem na małym szlaku beskidzkim przez chwilę, czyli równolegle z czerwonym, to cały czas idąc zielonym już do końca, do mety, w Myślenicach Zarabiu, przy mojej ulicy Zamkowej i pensjonacie Podkowa. Nie znam tej trasy zupełnie, nie wiem czego się spodziewać. Jeżeli będzie taka droga przyjemna, tak jak teraz, to ok.
patrzę tam na lewo, takie kurcze troszeczkę zamglone te góry są. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie deszcz. To jest wierch stróża. Na takiej drodze. Wyższy niż hełm, na który idę zaraz. Ale niczym nie wyróżniający się, no może poza brzydotą. Jakieś 5 km do końca. Troszkę mi się dłuży od tego śliwnika. Ale już myślę o końcu, bo wczorajsza, a dzisiejsza wycieczka, no i kawałek przecież też był przedwczoraj, no odkłada się w nogach po tym okresie niechodzenia. No i myślę o odpoczynku i jakimś dobrym jedzonku. Wieża na hełmie. Wejść czy nie wejść? Oto jest pytanie. Żeby widoczki zobaczyć. A nie wszedłem. Bo się okazało, że wstęp jest płatny. 7 zł. Dodatkowo ilość tych schodków też na zmęczone nogi. A i tak widoki nie były, były dużo lepsze niż tutaj w tę stronę, co prawda, bo tam w drugą to pan mówił, że Tatry widać, ale Tatry widziałem wczoraj, więc nie ma co tam czasami z wszystkiego korzystać. Hełm, w każdym razie za chwilę będzie wierzchołek i już będzie tylko w dół do Myślenic. Tu jest wierzchołek hełmu. Takim między takimi krzaczorami się przeciska. Zaraz wyciąg, który pokażę. I takie coś. No, dobra. Widać Myślenice. Całkiem sporawe. A tam Uklejna. No i kurna chata. Zamiast sobie zjechać wyciągiem do ulicy Parkowej praktycznie, to ja tyrał na piechotę. A tak bym sobie zjechał. No i człowiek się zastanawia, po co to komu? Kurczę, to łażenie. 30 km będę miał, a tak miałbym 26. No ale plan to plan. Forma to forma. Każdy kilometr jest ważny. Ale chyba, kurczę, będę sobie musiał czasami odpuścić, bo po prostu bym się kolejką przejechał. No fajnie, że na sam koniec się rozpadało. Tutaj jeszcze nic nie dociera, bo jestem w takiej pokrywie dachowej liści. Ale jak wyjdę na odkryty teren, słyszę, że jest nieźle. I będzie trzeba zaraz założyć pelerynkę. No już na dole. Już tylko kilometr. Ale mnie to zmęczyło dzisiaj. Jeszcze z tym powiązaniem z wczoraj. Tutaj tłumy ludzi na Zarabiu. Są place zabaw, na trawce sobie ludzie siedzą, jakieś siłownie, jakieś lody. Takie miejsce dość widać popularne tutaj rekreacyjnie. Tam Uklejna. No kurczę, to było długie wejście. Ale już
No więc kolejne 30 km dzisiaj zrobione. No po wczorajszym to trochę trzeba było się przełamać, zwłaszcza że tak no nie szło się za dobrze na ten, na te uklejne już. No trochę to te ciężkie nogi, ale jakby nie patrzeć, nie spowalniało mnie to specjalnie. Może odrobinkę więcej odpoczynków, ale też nie jakoś dużo. Więc muszę powiedzieć, że mimo tego zmęczenia i mimo tego nawarstwienia tego dnia wczorajszego i przedwczorajszego, to no to niezła ta forma jest. Niezła. Trzeba po prostu teraz regularności więcej w tym chodzeniu. Naprawdę dzisiaj konkretna ta trasa. Dużo takich momentów było z podejściami. No nie jakoś przesadnie dużo, ale właśnie ta uklejna, później powrót na działek, na kamiennik. Także trochę tego było. Naprawdę konkret trasa, zarówno wczorajsza, jak i dzisiejsza. No tak więc wracam teraz na kwaterę szybko, odpoczynek, no i jakieś jedzonko. Kuchnia do której? Tu jest pod blachą taka knajpa. Kuchnia do 21 jest napisane. No dobra. Czy to się jakoś tam wiele nie różni, ale kto wie, czy nie przyjdę sobie tutaj później. Także do następnego odcinka z Koroną Beskidu Makowskiego, który no powstanie na pewno za jakiś czas. Jeżeli uda mi się mały szlak beskidzki przejść, no to ten odcinek jest ostatnim przed, a następny będzie już po. Na razie i do kolejnego odcinka.